Geralt, rozmawiałam o tobie z Leuwardenem. Interesujące. Sądzę, że powinieneś go wysłuchać. Co takiego ciekawego ma mi do powiedzenia? Nie drwij. Złożę ci propozycję. Uważam, że powinieneś ją przyjąć. Nie traktujecie mnie instrumentalnie? Ty i te twoje instrumenty. Nie nuży cię przyjęcie? A co? Chciałbyś zająć się czymś bardziej interesującym? Mhm. W domu, Geralt, w domu. Dobrze, że jesteś. Chciałem z tobą porozmawiać. Słucham. Stare przysłowie mówi, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Może brzmi to banalnie, ale taka jest prawda. Streszczaj się. Geralt, proszę nie bądź ironiczny. Wysłuchaj, co Declan ma do powiedzenia. Spróbuję zgadnąć. Potrzebujecie kogoś, kto wykona brudną robotę. I stwierdziliście, że naiwny wiedźmin z amnezją doskonale się do tego nada. Owszem. Pomożesz nam zniszczyć salamandry? Zastanowię się. Wiedźminie? Umieściłem czujki, gdzie mi kazałaś. Wiem. Jak tylko to zrobiłeś, przeskanowałam cały obszar wyzimy i wiem już, co jest powodem anomalii. Cóż takiego? Dziecko. Mały chłopiec imieniem Alvin. Znajduje się w szpitalu Lebiody i... Jak dziecko może być powodem anomalii? No tak, wszystko zapomniałeś. Nazywamy je dzieckiem źródłem. To znaczy, że dziecko ma wielką moc. Prawdopodobnie odziedziczyło starszą krew. Krew elfów. Starszą krew? Wyjaśnię to potem. Najważniejsze jest teraz, żeby zaopiekować się dzieckiem i ograniczyć jego destruktywne możliwości. Pójdziesz do szpitala i przyprowadzisz go. Dobrze, zobaczę, co da się zrobić. Pozwolą mi go zabrać ze szpitala? No właśnie. Tu pojawiają się trudności. Ta głupia siksaszani nie chce mi go wydać. Mówi, że nie znam się na dzieciach i nie zaopiekuje się nim należycie. Nie ma pojęcia, co grozi jej i całemu miastu, jeśli ten dzieciak wymknie się spod kontroli. Nie mam siły z nią gadać. To twoja przyjaciółeczka. Załatw to. Wiem, że potrafisz. Będę ci bardzo wdzięczna. I jeszcze jedno. Dziecko starszej krwi przyciąga byty zza światów, duchy i upiory. Weź ten zwój. Na pewno ci się przyda. Tak? Pomogę. Chociaż wiedz, Leuwarden, że nie jesteśmy przyjaciółmi. Doskonale. Jesteśmy w posiadaniu następujących informacji. Jak każda tajna organizacja, Salamandra potrzebuje złota. Jednym z najbardziej dochodowych interesów jest obecnie handel fistechem. Logika oraz informacje agentów terenowych dowodzą, że na bagnach musiała w ostatnich dniach powstać baza Salamandry. Zebrane zioła są transportowane do drugiej tajnej bazy, gdzieś w wyzimie klasztornej. Znowu bagna i dzielnica biedoty. Cudownie. Liczymy, że uda ci się zlokalizować i zniszczyć obie bazy. Gdybyś odnalazł jakieś dokumenty, ślady mogące nas doprowadzić dalej, przyjdź do mnie. Tak jest. Szeregowy wiedźmin prosi o pozwolenie rozpoczęcia misji. Wiedźminie, obie bazy są nowe i nie najlepiej chronione, ale gdybyśmy posłali tam zwykłych ludzi, padłoby dużo trupów. A tak najwyżej jeden. Rozumiem. Wrócę, jak zdobędę nowe informacje. Gdybyś miał jakieś problemy, zgłoś się do mnie jutro. Służę pomocą. Weź też zwój z recepturą. Triss zdobyła go specjalnie dla ciebie. Wiedźminie? O co chodzi z tą starszą krwią? To długa i zawiła historia. Opowiem ci ją w skrócie. Pewna elfka, Lara Doren Epsiadal, była specjalnie przygotowanym ładunkiem genetycznym, rezultatem wieloletnich prac. W połączeniu z innym ładunkiem elfim miała urodzić bardzo specjalne dziecko. Tak się jednak nie stało. Lara zakochała się w Kregenanie z Lot, ludzkim magu. Potomkowie Lary i Kregenana, tak zwana starsza krew, okazali się trudni do upilnowania. Czarodzieje stracili kontrolę nad niezwykłym genem. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem, jakieś postępy? Wciąż to analizuję i dalej nie wiem. Tak? Mogę cię o coś spytać? Oczywiście. Widzę tu wiele drogich i wyszukanych potraw. Nie czujesz się dziwnie, wiedząc, że w niektórych dzielnicach wyzimy panuje głód? Gdybym chciał pomóc wszystkim nieudacznikom z tego miasta, zbankrutowałbym w jeden dzień.
Mógłbyś pomóc choć niektórym. Wiesz, Geralt, lubię o sobie myśleć jako o człowieku konkretnym. Jeśli pomagam biedakom, to wszystkim, bez wyjątku. Bywaj. Geralt, nie słuchaj go, to chędożony oszust! Co jest, Talar? Musi być w to zamieszany, w fałszowanie królewskich edyktów! Ale... Skąd wziąłeś królewską pieczęć, skurwysynu? Ja? Że niby ja ukradłem pieczęć? Jak śmiesz, nędzny psie! Uważasz, że pieczęć jest sfałszowana? Oczywiście! Jeśli to królewski edykt, gdzie jest podpis Foltesta, ha? Geralt, musisz mnie ochronić przed tą prowokacją! Król nie ma obowiązku podpisywać wszystkich zarządzeń. Pieczęć jest autentyczna. Łżesz, Debet. Udowodnię to i zawiśniesz. Niczego nie udowodnisz. Poddaj się bez walki, a ocalisz życie. Nie mieszaj się, Wiedźminie. Nigdy nie weźmiecie mnie żywcem, skurwysyny. W porządku. Niech nikt nie waży się go tknąć. Pożałujecie tego! Pożałujecie wszyscy! O, zamknij się! Dziękuję za pomoc, Geralt. Lepiej zniknij na jakiś czas. To dobry pomysł, ale muszę z tobą pogadać. Później. Dobrze, spotkajmy się na bankiecie w Nowym Narakorcie. Co robiłeś w domu tej wiedźmy? Uratowała mnie. Gdyby nie Triss, byłbym trupem. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Czyli mam wobec niej dług wdzięczności. Ale wiedz, że jeśli coś kręcisz, to poznasz moją drugą naturę. Dlaczego miałbym kręcić? A swoją drogą, co cię tutaj sprowadza? Wyobraź sobie, że ta jędza chce ukraść jednego z moich pacjentów, małego Alvina. Pomijając fakt, że jestem za niego odpowiedzialna, co wiedźma może wiedzieć o wychowywaniu dzieci? Przecież czarodziejki są bezpłodne. Do tego wciąż plecie jakieś bzdury o źródłach i takich tam. Nie chcę, żeby kładła na tym dziecku swoje brudne łapska. Czort wie, co chce z nim zrobić. Znasz tę wiedźmę. Wytłumacz jej, że Alvin zostaje u mnie. Prościej byłoby, gdybyście same doszły do porozumienia. Prościej, nie prościej. Ty znasz ją lepiej. Muszę biec do domu, Geralt. Mam prośbę. Przyprowadź do mnie Alvina. Niech tylko spojrzę, czy jesteś cały. No dobra, wszystko w porządku. O, Geralt! Właśnie cię szukałem! Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności. Żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami. Jej oczy... Jaskier. W każdym razie, przyszedłem zabawić Natalę błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów. Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka. Krzyczeli do niego po imieniu, chyba Akin, Apin, no, czy jakoś tak. Zaraza, właśnie po niego przyszedłem. To będziesz ze mnie dumny. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem malcowi z pomocą. Śledziłem tych drani. Zawlekli go do pewnego domu. Faktycznie jestem pod wrażeniem. Mówiłem, idę z tobą. Napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię. Dom znajduje się w dzielnicy nieludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Pośpieszmy się. Widziałem, jak wchodzili do tego budynku. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki. Zaraz, zaraz. Też chcę wejść. Zawsze każesz mi czekać. Chcę stworzyć nowy gatunek. Balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. Geralt, dobrze, że jesteś. Oni są źli. Wiem, wiem. Wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alvinie. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. O, rzesz, ile krwi! No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto i chłopak. No, i co byś zrobił beze mnie? Cii, słyszę kroki. Idą tu następni. Szybko, bierz chłopaka i uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, dobra, już go biorę. Ale gdzie? Zabierz małego do Triss. Czarodziejka najlepiej go ochroni. Oj, rudzielec nie będzie szczęśliwy. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Triss. Geralt? Jeśli chodzi o Alvina,
Alvin jest bezpieczny? Tak. Jaskier go przyprowadził i powiedział, co się stało. Jestem z ciebie dumna. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Czy Szani wie? Nie? Idź do niej i powiedz jej, że mały jest u mnie i że zostanie. Załatw to raz na zawsze, proszę. Spróbuję, chociaż wolałbym spotkanie z oddziałem Salamandry. Geralt? Do zobaczenia. Chciałbym mieć małego pieska. Kupimy ci kiedyś pieska, obiecuję. Geralt? Wszystko w porządku? Postanowiłem, że chłopak zostanie u Triss. Tylko ona umie zapewnić mu bezpieczeństwo. Ty kłamliwy gadzie! Jak mogłeś? Wiem, rzuciła na ciebie urok, a ja głupia chciałam ci się oddać. Precz z moich oczu, nie chcę cię znać. Znów ty? Sprawa jest. Jaka? Jeśli znów chcesz mnie wrzucić do kanałów, tym razem będzie to sporo kosztować. Ty chyba nie wiesz, do kogo mówisz, Wiedźminie. Powiem ci, jak będzie. Teraz dowiesz się wszystkiego o zleceniu. A jak nie będziesz chciał współpracować, to wrócisz do lochu. Lubisz zakłady, strażniku? Bo widzisz, ja lubię. Jakie zakłady? Założę się, że zanim kichniesz, odetnę ci nos. To jak? Założysz się? Aleś drażliwy. Słuchaj, wiem, że ludzie ze znakami Salamander na ciebie polują. Mam na nich namiar. Załatwisz swoją sprawę, a przy okazji mi pomożesz. To jak będzie? Zobaczymy. Mów, co wiesz. Wiem, że Salamandra praktycznie przejęła rynek narkotykowy w mieście. Są coraz silniejsi. Ktoś musi ich powstrzymać, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Co mi do tego? No jak to co? Przecież polują na ciebie. Będziesz miał szansę zdobyć informacje. Potem powiesz mi, co wiesz i przyniesiesz znalezione narkotyki. A ja zabezpieczę je jako dowody. Od czego mam zacząć? Mam informatora. Używa fistechu do jakichś tam badań. Powiedział, że jedyna osoba, która ma jeszcze proszek, to handlarz imieniem Angus. Kręci się gdzieś po slumsach. Musimy dowiedzieć się, skąd bierze towar. Często przesiaduje w karczmie. Popytaj ludzi, na pewno go namierzysz. Ktoś ty? To nieistotne. Ty jesteś Angus? Co to, kurwa, znaczy nieistotne? Grzecznie, chamie. Mów, skąd bierzesz narkotyki. Popełniłeś błąd. Nie mieszaj się w sprawy, które cię przerastają. Gdzie są dostawcy? Cmoknij mnie, znikam stąd. Uparty jesteś, sukiesynu. Pożałujesz tego. Wcześniej pytałem grzecznie. Teraz pogadamy inaczej. Witaj, biały wilku. Wiele się zmieniło, odkąd się ostatnio widzieliśmy. Na bagnach pojawili się miastowi. Nic gorszego nie mogło nas spotkać. Rzeczywiście, co to za obcy? Wysuszeni. Rozumiem, to straszne. Przepędzili drwali, wielu zabili. Porywają ludzi. Panowie się gniewają. Tylko druidzi zostali w swoim gaju. Co jeszcze się działo? Wielka bitwa była. Człowiek z ogniem w duszy przeciw elfiemu panu stanął. Wielu do panów odeszło. Kto wygrał? Mokradła pochłonęły trupy. Panowie zwyciężyli. Chwała im. No tak. Wasko, mam jeszcze pytanie. Tak. Słyszałem, że macie problemy. Chyba nie z utopcami. O, złocieńki. Z utopcami owszem, spokój, ale teraz mamy inny problem. Słucham. Za odpowiednią cenę będzie rozwiązany. Bandyci ze znakiem Salamandry porywają moich ludzi. Zmuszają do szukania ziół. Panowie są zagniewani. Znak Salamandry? To zmienia postać rzeczy. Rozdzielili porwanych na grupy i zmuszają do zbierania ziół. Każda grupa jest strzeżona przez uzbrojonych poganiaczy. Gdzie pracują? Widziałam grupy pracujące przy zawalonej wieży, w jaskini i na przesiece. Proszę, pomóż im. Odwdzięczę cię, na pewno.
Ich szefem jest Roland Blindheim. Zabij go, to zły człowiek. Zajmę się tą sprawą. Pomoc, nareszcie. Panowie cię zesłali. Jesteście wolni. Słyszycie, chłopy? Wracamy do domów. Zanim odejdziecie, opowiedzcie mi o Salamandrze. Trzymali nas w obozowisku. Pracujących grup jest więcej. Jedną z nich można podobno znaleźć w pobliżu dawnej przesieki. Dzięki. Oto posłaniec panów podnosi mnie z klęczek, zrywa i precz ciska kajdany. Cześć, mały. To ty jesteś zaginionym dzieckiem cyglarzy? Nad obcymi wodami siedziałem i płakałem, wspominając ojczyznę. A więc nie porwali cię ani druidzi, ani driada. Niech będzie błogosławiony, który niesie miecz nieprzyjaciołom moim. Nie ma za co. Szoruj do domu. Bo któż jest ponad panami? Tak, do widzenia. Dzięki niech będą panom, nasz wybawca. Jesteście wolni. Jak możemy się odwdzięczyć? Co wiecie o Salamandrze? Założyli bazę w dawnym obozowisku nieludzi. Rozplenili się jak rabactwo. Potrzeba armii, żeby ich stamtąd wykurzyć. Wejście do obozu to samobójstwo. Dziękuję. Białowłosy, w samą porę. Możecie wracać do domów. Obyś nigdy nie zaznał suszy. Zanim odejdziecie, opowiedzcie mi o Salamandrze. Zbieraliśmy dla tych bandytów zioła. Chyba na Fistech, tak kiedyś podsłuchałem. Ponoć grup jest więcej. Jedna pracuje w jaskini, niedaleko przesieki. Salamandra zajmuje się handlem narkotykami. Mają coraz większe ambicje. Dzięki za informację. Wracajcie do domów. Tak. Chyba znalazłem wasze zaginione dziecko. Dzięki ci, biały wilku. Ocaliłeś tego, który rozmawia z panami. Trudno się z nim porozumieć. Powiedziane zostało. Kto zamysł panów zrozumie, ten samotny pośród tłumu będzie, bo myśli ich niczym wiry w głębinach. Rozumiem, że zawsze taki był. Z utopionej kobiety zrodzony. Gdy czas nadejdzie, weźmie we władanie wszystkich, którzy kroczą ścieżką przez panów wytyczoną i do podwodnego królestwa zaprowadzi. Cieszę się, że mogłem pomóc. Tak. Uwolniłem wszystkich cyglarzy. Dzięki nim wiem więcej o obozie Salamandry. Dziękuję, białowłosy. Wszystkie skarby świata nie wystarczą, by wynagrodzić twoją odwagę. Jeśli istotnie chcesz dopaść wszystkich bandytów, udaj się do hierofanta w Gaju. Druidzi śledzą Salamandrę. Tak zrobię. Zastanawiałam się nad nagrodą i już wiem, że zasługujesz na najlepsze, co możemy ci dać. Oto błogosławię cię błogosławieństwem panów i przyjmuję do naszej wspólnoty. Od tej chwili możesz nurzać się w świętych wodach bagna z radością w sercu. Zaprawdę czuję się zaszczycony, bo któż jest ponad panami? Ja musiałam tutaj przypłynąć. Pożyczyłam pieniądze i... To poważny problem. Nie mogę powiedzieć. Posłuchaj, nie mam zamiaru cię wypytywać. Widzę, że jesteś przygnębiona i przestraszona. Może potrafię pomóc, ale musisz powiedzieć, o co chodzi. Jest pewien mężczyzna, ktoś ważny, również dla mnie. On jest chory i muszę mu pomóc, zanim będzie za późno. Jest wilkołakiem. Nie chcę, żeby ktoś go zabił. Nie bój się, niełatwo zabić wilkołaka. Poza tym wiedźmini nie zawsze zabijają potwory. Jeśli to możliwe, zdejmujemy klątwy i uroki. Jak chciałaś pomóc ukochanemu? Gruba Zocha opowiadała mi, że druidzi znają się na takich sprawach. Przypłynęłam z pieniędzmi, żeby kupić od nich lekarstwo. Rzeczywiście, druidzi mogą pomóc. Wiedźminie? Bagna są zbyt niebezpieczne dla młodej dziewczyny. Zapytam druidów o lekarstwo w twoim imieniu.
Dziękuję, Wiedźminie. Będę czekała w domu. To budynek w slumsach naprzeciwko gospody. Witaj, wędrowcze. Witaj. Czy moje starcze oczy mnie mylą? Czy to Geralt, słynny biały wilk? W rzeczy samej. Skąd mnie znasz? Wiele o tobie słyszałem od naszego wspólnego znajomego, Myszowora. Straciłem pamięć. Niestety nie wiem, kim jest Myszowór. Może potrafię ci pomóc, gdybyś zechciał zostać wśród nas kilka lat. Przykro mi, ale wzywają mnie ważne sprawy. Tak, biały wilku. Przychodzę w imieniu kobiety o imieniu Carmen. Jej ukochany zmienia się nocą w wilkołaka. Jesteś wiedźminem. Powinieneś się znać na leczeniu lykantropii. Przecież straciłem pamięć. Może kiedyś znałem sposób na przełamanie klątwy, ale teraz nie potrafię pomóc. No tak, mówiłeś o tym. Moja starcza pamięć też zawodzi. Ale wracając do sprawy. Znam kilka sposobów na lykantropię, choć żadnego nie wypróbowałem osobiście. Myślałem o magicznym leku, może eliksirze. Nie zdołam przyrządzić takiego leku. Może dobry alchemik potrafi. Jeśli znasz jakiegoś, to zapytaj koniecznie. Słyszałem natomiast, że w przypadku klątwy zmiany postaci pomaga koszula z blekotu. Koszula z blekotu? Tak. Był precedens braci zamienionych w łabędzie. A może to były dzikie kaczki? Nieważne. Nazbieraj dla panienki Carmen liści blekotu. 5 powinno wystarczyć. Niech utka z nich koszulę, a jej wybrany powinien przespać w niej noc. Dziękuję za radę. Jest jeszcze jeden sposób, ludowy. Wstydzę się o nim opowiadać zawodowcowi, ale rzetelność tego wymaga. Podobno prawdziwa miłość pozwala przemienić bestię w człowieka. Miłość czysta i bezwarunkowa. Zapamiętam i tę radę. Pamiętaj tylko o jednej rzeczy, Wiedźminie. Wilkołactwo to coś na kształt choroby, która toczy serce coraz głębiej. Zanim spróbujesz zdjąć klątwę, musisz się upewnić, że wilkołak w sercu jest nadal człowiekiem. Dlaczego? Inaczej nawet odczarowany będzie mordował ludzi i pozostanie jedynie potworem. Rozumiem. Postaram się odkryć tożsamość wilkołaka. Tak, biały wilku. Na bagnach pojawili się bandyci. Drzewa powiedziały mi, że rozprawiłeś się z nimi. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni, wilku. Wspominałeś, że mamy wspólnych znajomych. Można tak powiedzieć. Mój dawny znajomy od pokera, Myszowór, wspominał czasami o tobie. Niestety już dawno nie mieliśmy okazji się spotkać. Również grywam, więc jest szansa, że kiedyś spotkamy się przy pokerze. A i owszem, możemy czasami zagrać. Zobaczymy, czy jesteś taki łebski, jak mówią. Zakonnicy zdziesiątkowali nas w bitwie na bagnach i wiem, że przyczyniłeś się do tego. Jednak żyjesz i rozmawiasz ze mną. Bo wciąż mam nadzieję, że zrozumiesz, kim jesteś i wybierzesz właściwą drogę. A kim jestem, według ciebie? Nie jesteś człowiekiem, Geralt. Zakon prędzej czy później przypomni ci o tym. Zobaczymy. Słusznie. Czas pokaże. Co tu robisz? Dlaczego nie jesteś ze swoimi? Gaj druidów jest dobrym schronieniem. Mogę tu spokojnie myśleć i planować. Wyprawa do Wyzimy byłaby niepotrzebnym ryzykiem. Zresztą część komanda już tam jest i wykonuje pewne zadanie. Dlaczego tak bardzo nienawidzisz ludzi, Iwin? Dlaczego? Domyślam się, że nie pytasz o ideologię, sprawiedliwość dziejową i tym podobne sprawy. Chcesz usłyszeć jakiś mroczny sekret, który skrywam w głębi duszy? Dobrze się domyślasz. Odpowiem na twoje pytanie, jeśli ty odpowiesz na moje. Zgoda. Mieszkałem kiedyś wśród ludzi, w dużym mieście,
jako w pełni zasymilowany członek społeczności. Byłem uczciwy, kulturalny, szanowałem wszystkie idiotyczne zwyczaje i prawa. Żyłem w ten sposób przez długi czas. Oszukiwany, wyszydzany, czasami nawet bity i okradany. Nie pałałem nienawiścią do ludzi. Czułem się lepszy. Mówiłem sobie, że oni po prostu nie są w stanie zapanować nad własnymi słabościami. Okradano mnie 3 razy częściej niż innych. Na drzwiach mojego domu malowano fekaliami rasistowskie hasła. Przez 5 lat zastanawiałem się, dlaczego spotyka mnie taki los. Co zrobić, żeby żyć spokojnie i szczęśliwie? I wiesz, co zrozumiałem? Nie, ale na pewno mi powiesz. Że popełniłem błąd. Od samego początku się okłamywałem. Tak jak księżyc nigdy nie dogoni słońca, tak też ludzie nie zmienią się nigdy. Pozostaną egoistyczni, zawistni małostkowi. Nadal będą bać się i niszczyć wszystko, czego nie rozumieją. Później sprawy potoczyły się szybko, ale to już inna historia. Rozumiem. Upodobniłeś się do ludzi? Nie, Geralt. Zdecydowanie nie. A ty, Wiedźminie? Kim jesteś? Też doświadczyłeś ludzkiej ciemnoty i nienawiści. Nie odczuwam pogardy dla ludzi. Nie patrzę na nich z wyższością, nie uogólniam. Ludzie już tacy są, nie będę próbował ich zmienić. Nie będę z nimi walczył. Dopasuję się. Ewolucja i win. Bez obrazy, ale w ewolucji nie ma miejsca dla sterylnych mutantów. Przemyśl to jeszcze, Geralt. Masz dla mnie jakieś zadanie? Misję. Nie do końca związaną z walką o wolność. Jeśli mam pomóc, to... Natknęliśmy się na informację, że w kanałach pod Wyzimą znajduje się zrujnowana świątynia elfów. Podobno przez jakiś czas przebywała w niej Lara Doren. Któż to taki? Jeśli zechcesz nam pomóc, dowiesz się wszystkiego. W każdym razie wysłałem tam komandę i nie mam od nich żadnej informacji. Boję się, że coś im się stało. Mógłbyś to sprawdzić? Postaram się. Dobrze więc. Bywaj. Witaj, Wiedźminie. Wróciłeś z bagien szczęśliwie. Hierofant poradził mi, jak usunąć likantropię. Muszę jednak wiedzieć, kim jest twój ukochany. Nic z tego. Nie zdradzę ci tożsamości mojego ukochanego. Wolę już, żeby był wilkołakiem. Miejmy nadzieję, że twoja lojalność go nie zgubi. Geralt? Rozmawiałem z Shani. Zrozumiała wszystko, choć przyjęła to dość nerwowo. Cieszę się. Wierz mi, Alvin wymaga opieki kogoś znającego się na magii. Geralt, chciałabym porozmawiać. O przyszłości. O nas. Triss. Wiem, że w twoim życiu były inne kobiety. Nie jestem zazdrosna. Po prostu chciałabym wiedzieć, na czym stoję. Czy ta rozmowa nie może poczekać? Mam zadanie do wykonania. Przemyśl to, proszę cię, Geralt. Skoro nie chcesz rozmawiać, wystarczy mi symboliczny podarunek. Powiedzmy pierścionek. Nie możesz po prostu odczytać moich myśli? Mogę, ale nie chcę. Pamiętaj, jeśli podarujesz mi pierścionek, potraktuję to jako wyznanie i zobowiązanie. Jeśli nie, postaram się zrozumieć. Do zobaczenia, Wiedźminie. Hej, Geralt, jak tam Alvin? Jaskier, wszędzie musisz wściubić swój ciekawski nos. Tylko pytałem. Coś cię gryzie? Chodzi o to, że ona... Sam już nie wiem. Idziemy. Żeby rozmawiać o babach, trzeba dobrego napitku. Ale... Żadnych ale. Umówiliśmy się dzisiaj z Zoltanem na wódkę. Krasnolud, najemnik i wędrowny trubadur, który zna wszystkie dziwki od jarugi po buinę. Nie mogłem sobie znaleźć lepszych doradców. Dobra, chodźmy. Czołem, Zoltan! Witaj, Jaskier! Czołem, Geralt! Łowca potworów wygląda na skwaszonego. Coś się stało? Nic, co by was dotyczyło. Geralt ma dysonans poznawczy, czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje, gdy dana osoba posiada jednocześnie 2 elementy poznawcze. Myśli lub sądy o sprzecznym charakterze. Ale ty pieprzysz, Jaskier. Znaczy, nie potrafi podjąć decyzji. Zgaduję, że dysonans dotyczy... Naprawdę.
To jest mój dysonans i nic wam do tego. I tu się mylisz, Geralt. Jesteśmy twoimi jedynymi kumplami, a przyjaciele muszą sobie pomagać. Zaraz zobaczysz, napijemy się, pogadamy i będziesz wiedział, jak załatwić sprawę z Triss. Jakoś mi się nie wydaje, ale niech wam będzie. Wódka polana, zimna aż w rękę parzy. No, panowie, zdrowie! Na pochybel, dysonanso! Uuu, pycha! Nie ma to jak porządna gorzała. O, faktycznie niezła. Przy okazji, Zoltan, możesz mi wyjaśnić, czemu pijemy z kubków? Głowę daję, że widziałem gdzieś tu kieliszki. Poważne problemy należy rozwiązywać konkretnymi metodami. Półśrodki nie dają rady. Rozumiem, zgadzam się. Tylko Jaskrowi lej połówki. I tak za dużo gada. Przestań w końcu jęczeć i obrażać się jak rozpieszczona panna. Mów, w czym problem. Triss to wspaniała kobieta. Ale? Ale ja jestem wiedźminem. Moim przeznaczeniem jest zabijać potwory. Bardzo cię proszę, Geralt, nie truj o przeznaczeniu. Już dawno temu zrozumiałem, że wszystkie głodne kawałki tliny i podobnych wieszczek to taki sam kit i humbug jak te jaskrowe dysonansy. Może i masz rację, nie wiem, ale powiedz szczerze, czy wyobrażasz mnie sobie jako, dajmy na to, szewca lub rolnika? Rozumiem, do czego zmierzasz. Ale ja nic do cholery nie rozumiem. Co ma piernik do wiatraka? Przecież nikt nie powiedział, że masz skończyć z zabijaniem tych swoich potworów. Mylę się? No nie powiedział. Jaskier, wszystko ci wyjaśnię. To, że kobieta o czymś nie mówi, wcale nie znaczy, że tego nie oczekuje. Co więcej, często zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta mówi jedno, a chce czegoś zupełnie innego. Amen. Napijmy się. Ech, mocna psia jucha, gębę wykrzywiasz, łzy lecą. Powiem wam, jak to jest z babami. Możecie sobie gdybać i snuć domysły choćby do końca świata, ale i tak nie odkryjecie, co im w głowie siedzi. To oczywista prawda. Baby nie zrozumiesz. Niezwykle odkrywczy. I jakże pomocne. Drwij sobie do woli. Mnie nie zwiedziesz. Problem polega na tym, że nie wiesz, czego chcesz. A ty nie wiesz, o czym mówisz. Może i nie miałem nigdy rodziny. Ale ja, mój drogi, jestem poetą i znam się na ludziach. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Chcesz założyć rodzinę, czy nie? Jaskier, to nie jest takie proste. Nie kręć, wiesz, o co chodzi. Gdyby nie ten cały bajzel wokół, wiewiórki, zakon, salamandry. Żebyś wiedział, Jaskier, chciałbym. Zgadzam się, rodzina to... podstawowa komórka społeczna. Kurwa szmać, czkawka mnie dopadła. Nie do końca o to mi chodziło. Po prostu chcę się ustatkować. Słyszałem już kiedyś ten ton. Napijmy się, bo kurwa mać nie zdzierżę z tą czkawką. Mam pomysł. Chodźmy do bordelu. To będzie twój wieczór kawalerski. Jaskier, jeśli nie zauważyłeś, rozmawiamy tutaj o stałych związkach. Poza tym nie wpuszczą mnie. Jestem plugawy nieludź. W domu nocy liczy się tylko ciężar mieszka. Zresztą tamtejsza bajzelmama jest mi winna przysługę. No, Geralt, nie bądź drętwy. Mają tam krasnoludzkie kobity? Pewnie, że mają. To najlepszy bordel w Temerii. To jak, Geralt, idziesz? Mówię ci, nic tak nie rozjaśnia myśli, jak wizyta w bordelu. Niech wam będzie. Chodźmy. Jeszcze kolejka na drogę.